superhero wtorki. Superhero wtorki. Superhero wtorki. Bardzo super, bardzo wtorki. Dzisiaj jest wizualnie ta gra nazywa się Marvel Heroes 2016. Ten koleś, którego w tym momencie nie widzicie, nazywa się Doctor Strange. Jesteśmy w odcinku świątecznym, zaraz zobaczymy, co czeka na nas w świętach. Ja jestem z dwudniowym opóźnieniem oczywiście, jak tylko zaczął się event świąteczny, musiałem wyjechać z miasta i nie byłem w stanie nawet przeklikać w jakiś durny sposób, żeby zgarnąć nagrodę. Mam nadzieję, że nic super ważnego mnie nie ominęło. Zaraz zobaczymy, bo tam prawdopodobnie moje... Wow. Team up, doktora Strange'a, doktora Dooma dostałem. No to już pierwsza rzecz jest mega epicka. Umówmy się, doktor Doom jest świetny. Doktor Doom jako przydupa zbiegający za mną to będzie coś naprawdę fajnego. Więc użyjmy to od razu. Jest, doktor Doom Classic. Nie pogardzę, naprawdę nie pogardzę. Zaraz ogarniemy całą tą resztę, tylko wyrównam sobie, myślałem, że tu się coś zmieniło. Są... W ogóle, żeby nagrać ten odcinek, ja strasznie długo podczekiwałem do ostatniej chwili i w ostatniej chwili, jak już musiałem wyjeżdżać, update nie był jeszcze live, więc nagrałem coś innego, wrzuciłem coś innego i teraz wracam, jest i dlatego też mi się tak namnożyło rzeczy czekających na mnie na otworzenie, bo chciałem w świątecznym, eventowym odcinku jakby całą tą... Całą tą wziąć i otworzyć na raz, nie? O, jest Holiday Daily Gift Box. Weźmy, wywalmy kilka... A ja już się wywaliłem i zmuciłem. Dobra, bierzemy po kolei. Co tu jest? Remote, jakiś Danger Room, coś tam. Jakieś nowe eventowe, fajne rzeczy. To jest tu. Do wzięcia i tak, najpierw to i to. Rozwalamy i znów. Gdzie to będzie? Nie to. To dajcie mi, żebym mógł się tego wyzbyć. O, i teraz będę miał wystarczająco dużo miejsca, żeby odebrać wszystko. Holiday Health of Sale. Co oni tu dają? Buy now. Nie wiem, 15%. Co oni dają w tym half off? Jak to się sprawdza? Karty, stroje widzę świąteczne, postacie chyba. Ale gdzie tu się klika, żeby mnie przeniosło? Heroes, costumes, items, heroes. Może to od razu z poziomu gry się kupuje. Nie wywali mnie do Steama. No okej, okay, dobra. Odbierzmy te dwie ostatnie rzeczy, zaraz zobaczymy, co to jest. Pierwsza, Mini Mandroid MK7. Ooo, peta dali. Fajnie, będę mógł na kimś rzucić peta. Mandroid. Z czego to było? Dobra, wrzućmy to na przykład zamiast tego. Tego się pozbędziemy. Sling ring. Piu, tak. W sumie nie wiem, po co robię teraz. Punisher Dead Winter Team Up. Team Up Punishera. Ale jest naprawdę nieźle. Przyznam, że zabawki dane na dzień dobry ludziom są genialne. Nie narzekam. Absolutnie nie narzekam. Co ja tu miałem wziąć? Miałem wziąć wszystkie te takie bonusy. Może expa zostawię, bo expa wykorzysta się na kimś innym. Ale co ja tutaj miałem jeszcze? To i to i o reszcie pomyślimy, jak się przeniesiemy gdzieś na planszę. Zróbmy sobie święta trochę. Midtown Patrol. Czy muszę jakiś terminal jest? Times Square. Czy są jakieś eventy świąteczne, takie świąteczne? Czy tylko na mapach będą się działy świąteczne eventy? Rozpieściły mnie premiery filmów, gdzie był dodawany jakiś kawałek takiej historii do przeklikania. Zacznijmy od tego. Co mi to nic nie dało, nie będę mógł tego podnieść, ale dobra. O, to będę mógł podnieść. Lecimy po kolei. Najpierw te, bo wiem, że one nic nie dają takiego, żeby zajmowało mi miejsce w plecaku, więc będę mógł podnieść ten krab.
To sobie wstaw mi prawie na sam koniec. I co, proszę Państwa? Zacznijmy lecieć z tym koksem, zobaczmy, co dobrego ma dla nas życie. Expa sobie zostawimy. Daily gift box. What? Od marki. O, Omega Pointy to się zawsze bardzo, bardzo przydaje. Więc jestem zadowolony z życia. Nie wiem, co to są te Odin tam punkty. Jeszcze nie doszedłem do używania tego. Co to jest? Aha, nie podświetliłem, żeby zobaczyć. Do tortów za chwilę dojdziemy, bo to są torty urodzinowe, więc jak najbardziej. Będziemy na to zaraz zwracali uwagę. Holiday gift box! Oh my! Choinka. A się będzie zbierało i wymieniało na coś. Dobra, złapmy pozostałe rzeczy, bo mamy tutaj więcej rzeczy, które na coś tam możemy wymienić. Steve Candy. Okej, to możemy zostawić. To możemy zabrać stąd. No bierz to. Bierz to. Tych może jeszcze nie będziemy odpalali, ale te weźmy wszystkie. Co to jest? Supplies nie, to jest badziew, to jest badziew. Cosmic Team Up to mam wszystkie kosmiki. Ten odcinek coś ma pod górkę bardzo. Zaraz się okaże podczas montażu właściwie, jak bardzo będę krzyczał, bo wywaliło mi nagrywanie i nie zauważyłem, w którym momencie. Mam nadzieję, że przynajmniej było widać, jak wypada choinka. A cała reszta mojego gadania no, może sobie lecieć, bo nic ważnego się nie dzieje. Dobra, co my tu mamy jeszcze na drugiej tej? Tu już chyba żadnych takich giftowych rzeczy nie mamy, bo przynajmniej ja nie widzę, więc możemy zaraz przejść do... A to? Ghost Box. No, weźmy. Zobaczymy, co to. No, a mam tu kilka rzeczy do porozwalania, więc... Znaczy, by doprowadzałem do wymienienia oklei. Experience boost, bla 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 bla, bonus token. Dobra, co to jest? Zobaczmy, co jest w tych ostatnich rzeczach, które na dziś będziemy odpalali. Na pewno jest włączone nagrywanie, na pewno jest włączone nagrywanie. Bez strzału. Cosmic Roadstone. A podnosimy wszystkie. The Santa Claus is coming to town. Moje fałszowanie jest poziom wyżej, tak? Poziom wyżej. Festive Candies, to się będzie zbierało zapewne. No dobra, do tego dojdziemy zaraz. Trzy rzeczy do zbiórki, reszta rzeczy do ogarnięcia. Czy to jest coś fajnego? To jest dla dowolnego herosa. Doomsday Chair. Okej. Okay. Krzesełko dla gadającej głowy. Yeah. The Dust of Death. Unikalny pistol. Jakiś płaszczyk. To wygląda coś jak od Blade, ale jest dla każdego bohatera. Spodenki gorsze niż mam. Oko Agamotto w sumie na oko też gorsze niż mam. I Octobot Controller. Czyli nie ma tutaj naprawdę nic super fajnego dla mnie, nawet tego. Lećmy z tym. Od najnowszych, czyli z trzecich urodzin. Wow! Sypo było. Zaraz ogarniemy, co to jest. Co ja dostałem, co się tak dziwnie świeciło? Tam Savage, Axe, nie wiem co to. What the heck is this? To skakuje tutaj, tak? Savage Axe of Ares. Jak ja to mam levelować? Zapewne biegać z tym. Pierwszy drop mi się bardzo podoba.
topór Aresa, czy to nie będzie przypadkiem coś fajnego dla... Muszę potem zobaczyć, co powinienem wpakować moim bohaterowi, ale tu jest taki koleś, który się nazywa, przynajmniej wydaje mi się, że powinien być taki koleś, który się zwie Herkules. Czy on jest w tej grze, czy go jeszcze nie ma? Hawkeye, Hulk, Human Torch. Nie ma Herkulesa jeszcze. Może jako przydupas jest? Da się tu zmienić, na przydupasów nie da się zmienić. Czy ja tu mogę podejrzeć Team Up Heroes? Nie mogę podejrzeć wszystkich, jak są poza standardowymi, tak jak był Punisher czy Doctor Doom, to mi ich nie wyświetlało, więc... Havok. Nie ma. Ale Herkules na pewno jest z tego uniwersum. Bo to oto są batalie z DC, bo oni mają, wiecie, Amazonki i tak dalej, w jedną stronę idą, a tutaj jest Loki, Herkules. Ale dobra, szukamy, patrzymy dalej, bo... Patrzymy dalej, czy... Najpierw robimy czystki. To... Czy ja mam to dwa razy właśnie? Mam to dwa razy, oczywiście, że mam to dwa razy. Nie może być za łatwo. Co ja chciałem rzucić? Chciałem tutaj rzucić coś ważnego. Chciałem rzucić to. Ale chciałem rzucić coś, co mi się w oczy rzuciło, że stwierdziłem, że... Najpierw porzucam też... To. Dokładnie to potrzebuję. I teraz weźmy się, wyrzućmy ze wszystkich rzeczy. Ja wiem, robię to trochę powoli naokoło, ale celebruję sobie ten moment w swojej głowie. Tak, to mi nie będzie potrzebne, to mi również nie będzie potrzebne z tego, co kojarzę, to mi również nie będzie potrzebne i to mi też nie będzie potrzebne. I to. No i zostaliśmy z rzeczami, których nie mogę sprzedać, nie mogę rozwalić i z rzeczami, którym się muszę przyjrzeć bliżej, bo nigdy nie wiadomo, co może z tych rzeczy być przydatne. Jednak w jakimś tam ograniczonym zakresie przynajmniej. StarkTech. Tych, z tego co wiem, się teraz nie wyrzuca, bo one zostaną w ogóle skasowane z gry i to, co mamy w plecaku, te StarkTech Power Cube'y, zostaną zamienione na coś innego fajnego. Dobra, odpalamy drugie, bo pierwszy Marvel Heroes 3 Year Anniversary Cake był czederski. Ale czad. Tarcza Perseusza. Tak to bardzo ładnie, fajnie wygląda, że nie narzekam. Zobaczmy tym razem, czym zostaliśmy rozpieszczeni. Czy ta jest... A nie, ta, którą mam ubraną, jest lepsza, czyli... Znowu wszystko nie teges. A cała reszta jest niewyrzucalna. Dobra, to skoro cała reszta jest niewyrzucalna, to... Potrzebujemy zrobić ten myk, że... Co? Nie, donate item. Why donate? Aha, dobra, bo on wciąż... Dobra, z Pymem gadałem, myślałem, że z bankiem. Co ja kurde zrobiłem? Czemu ja to dałem tutaj? Powrót mi! I lecimy. Tyle fajnych rzeczy. Jak się nie ma dostępu do tych goldów, to ale człowiek by chciał mieć takiego unika, coś tam, ten a teraz nagle jak się ma tego za dużo, to jest tak i niszczę i zaraz spadnie kolejny i zniszczę i ten, nie? Tylko w ogóle z tym nic nie mogę zrobić, jest nietradowalne, więc skasuj. Tak, nawet kasuję bez żalu. Dobra, lecimy z kolejnym tortem, to jest z drugich urodzin. Nie wiem, czy te z pierwszych będą najlepsze, czy te z trzecich będą najlepsze. Zacząłem od końca. No dobra, przyznaję, że te z trzecich urodzin były najbardziej fajne. Podawali te. Teraz żałuję, że nie miałem więcej czasu grać w ramach urodzin, żeby zdobyć więcej tych prezentów. Ale mi to zapchało. StarkTech Cube. Wszystko tak. Tak. No dobra, to... A to? Wychodzi na mniej więcej dokładnie takie samo na oko. To wyprzedajemy. Nie wiem, to fragment kostiumu też sobie zostaje, to ogarnę. Później powinienem się powoli zabrać za kumanie, o co chodzi z tymi fragmentami kostiumów i ten... Bukowi Shanti. Jakbym miał Bukowi Shanti, ale fajnie by było.
do położenia na półce oczywiście, i tak nie byłbym w stanie zrozumieć, co tam pisze, ale... Okej. Jest, zobaczmy. To jest z drugich urodzin, nie robią aż takiego szału, jak to jest z pierwszych urodzin. To jest z trzecich urodzin. Czyli do zapamiętania w przyszłym roku, jak będą czwarte urodziny i jak odbiorę pierwszą paczkę, to zobaczyć, czy dają te legendarki. Jak nie dają tych legendarek, to wtedy wymieniać wszystkie moje bonusy zachomikowane w banku. To jest bank, wymieniać je na te z poprzednich. O, fajnie, miło. Ktoś otworzył ten i też dostałem paczkę. Każdy codziennie się loguje, żeby otworzyć to badziewie, chociaż prawie nigdy nic fajnego z tego nie leci. Ha, minęły, czy coś tu fajnego poleciało, nie wiem, nie widzę nic fajnego. To nie oznacza, że nic fajnego nie ma. To oznacza tylko, że nie widzę. Eye of Agamotto. So you're telling me you used to be one of the hairless pink apes? I'd say the orange is an improvement. A ten jest chyba lepszy niż to, co ja mam. Okej. Jep. I wykopujemy to. Co ja mam jest lepsze. O ile mi się dobrze wydaje. Nie jestem pewien, czy mi się dobrze wydaje. Okej. Wywalam to. Nie przyjrzałem się, ale nie mogło być dużo lepsze. Wywalamy tak. A co my tu mamy? Cząsteczki Pyma, tam nie wiem, tylko wskakują tutaj. A cała reszta jest w sumie do wykaszandolenia. Czy ja to mogę? Mogę. Tych nie mogę. Może je po prostu zniszczmy. Skoro nie mogę tego ani sprzedać, ani nic innego sensownego z tym zrobić. Żebym to ja wiedział, jak zrobić niszczenie tych. Ale nie wiem, jaki jest kod, więc muszę to ręcznie przeklikać. Jest. Pom. A dobra. Teraz pewnie wyskoczy kolejny. I ostatni z drugich urodzin, zachomikowany nie wiadomo w jakim celu. Przyznam się wam, że te z drugich urodzin nie robią szału. Gdzie nic z tym? Stark Cube tutaj, to tutaj. To jest na... O, na jakiś wyższy level, to będzie można się temu przyjrzeć później, bo to może być bardzo fajne i przydatne. Nie, to nie. Już myślałem, że pierścień jakiś fajny, co prawda mam tutaj Slingringa, ale na innych postaciach się te pierścienie przydają, bo nie każdemu Slingringi pasują. Slingring, ding, ding, ding. Ding. Gorsze. Tak. Gorsze. Tam. I przejdźmy teraz... Jeszcze nie, moment. Jeszcze dwa kliknięcia. O, teraz przejdźmy do czegoś, co mi się wydaje dość dziwne. Czyli do tortów urodzinowych z urodzin, na których prawdopodobnie mnie nie było, bo to były pierwsze urodziny. Sobie fajny urodzinowy run po paczkach. Wow, jeszcze tutaj to. O matko, ile dobrych rzeczy czeka. Eternity Splinterki, o kurcze. Bo ja was ludzie dali naprawdę czadu. Dali czadu jak nic. Przesuńmy sobie to tutaj i to tutaj, żeby przypadkiem nic nie zaorać sobie. W czym jestem dobry i z czego powinienem być znany na internetach? Czy tu jest coś lepszego niż ja mam? Nie ma. To mnie nie dziwi. Chociaż jakbym zrobił odwrotnie i zaczął najpierw otwierać te z pierwszego roku, a zakończył na tych z trzeciego roku, to by było dużo, dużo zabawniej, bo jakbym na koniec zobaczył te wypaśne legendarki, to bym się nie nastawiał, że we wcześniejszych latach będzie coś bardziej epic. A nie to, że się jakoś wybitnie nastawiłem, ale wiecie o co chodzi. Tutaj legendarka jedna, legendarka druga i koniec. Super serumy, dobra, złapmy wszystko. Niki, bla 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 bla.
co my tutaj mamy? Poza łukami jakiegoś wybitnego oszału nie ma, ale... Kolejny fragment kostiumu. Wonder Man's Jet Belt. Wonder... Serio? DC ma Wonder Woman, oni mają Wonder Man? Nie... Słyszałem o tym wcześniej. Nie mam pojęcia what the heck. Zostawię to sobie tylko po to, żeby potem wyszukać informacji na sieci o Wondersmanie i ten. Powinien mieć W połączone z M od góry i mieć takiego szlaczka. Jestem Wondersmanem. Nie wiem, dobra. To było złe? Zapomnijmy, że to miało miejsce. Udajemy, że nic się nie stało, nie? No standardowo, wiecie. Przerabialiśmy już ten program. I co teraz, to co mnie interesuje, to czy ja w inventory mam dokładnie takie cusie fajne. Mam takie cusie fajne, jest dobrze. R-ka tutaj. Niestety przerzucanie prawym się nie składają do kupy w jedno. To jest bardzo złe, to mi się bardzo nie podoba. Tego połamańca też widzę. Czy tu gdzieś M widzę? Tak, widzę tutaj M. Ha! Why do I get the feeling you'd rather die than work with anyone else? No. Dammit. Dobra, ja tu miałem jakoś to sensownie ułożone, ile dobrze pamiętam. To miało ręce i nogi, żeby tego się łatwiej szukało, ale... Nie przesadzajmy z tym łatwiej szukało, nie łatwiej szukało. Żeby było w ogóle. I o ile dobrze pamiętam, teraz już mi się nie powinny tutaj dublować żadne, z tym, że powinienem zabrać jeszcze kilka pozostałych rzeczy stąd i przerzucić, żeby wszystkie runki były w jednym, na przykład zamiast tych. To było czaderskie, ale teraz na postaci mam znacznie więcej runek niż, to znaczy na przedupasce mam więcej runek niż mam, co to jest? Bifrost Visual. Dodaj mi Bifrosta, okej. Okay. Wygląd to nie jest najbardziej użyteczna rzecz, ale wygląda ładnie. Jakby tu zrobić porządek, poprzerzucać te wszystkie nonsy na postać teraz. Zastanawiam się, czemu by nie. I zaraz zobaczymy, czy nam się to uda. Upchnąć w całości tutaj. Krap. No, gdzieś wracaj. Stąd musimy wywalić jeszcze ile? 6 spotów. To w ogóle na postać, bo to sobie zrobię ten. Odcinek zrobienia porządków na postaci. Szał. To są te fajne wszystkie rzeczy, które mam dopiero przetestować. Bla, 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 bla. 6 miejsc, tak? Tak? Tacy będziemy mocni w gębie? Może te wszystkie partikle przerzucimy na drugą stronę. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. Idealnie. 6. Tylko teraz połapać się, czy któryś jest zdublowany, to już nie będzie tak prosto. Będę to musiał kiedyś tak powyjmować wszystko i ładnie poogarniać. Ale na pierwszy rzut oka nie widzę, by były jakiekolwiek duble. Poza tym, ale to są dwa różne. Niestety one się nie stakują ze sobą. Muszę ogarnąć się, o co chodzi z tymi dubgiftami, bo z nich się da, z tego co kojarzę, jakiś fajny item do dropu złożyć, ale dobra. Po kolei. To może tu, a cała reszta jak leci. Nie wiem, które są najlepsze, które są najmniej lepsze, więc ten. I tu, w ograniczonym zakresie, będzie można wpakować wszystkie... To są jeszcze zabawki, które muszę ogarnąć, co robią i po co one są. Ale nie będę tego wszystkiego trzymał na postaci, tylko te, które najłatwiej zużyć. Tych, których mam najwięcej, wrzucę z powrotem do banku. A
tych, których mam najmniej, to się zużyje, bo mogę zużyć chyba, nie? Chyba dam radę, chyba jestem taki... No trochę, przyznam, jest biednie z miejscem. A to wygląda ciekawie, więc go zostawię na lepsze czasy. I wrzućmy ze dwie babeczki. I... Przy następnych porządkach wymyślę, co zrobić z resztą. Na razie mam dużo miejsca na postaci, więc ten... Właściwie te wszystkie batony to mogę wrzucić do niej. Jedna pobeczka się zmieści. A, tu jeszcze jeden baton, dobra. Demet, nie w ten sposób. I to. I teraz to zaczyna przypominać coś ludzkiego, mającego ręce i nogi. Dobra. Tym razem będzie zabawniej, zrobimy tak, że zakończę ten odcinek, a po odcinku pobiegnę mordować, patrzeć co jest. Ale proszę Państwa, to dla Was było farmienie różnych fajnych rzeczy post-eventowych. Czy to jest jeszcze do otworzenia? Tak. I z tego wypadł mega tragiczny krab. Czy ja ten mega tragiczny krab mogę zużyć tutaj? Sukces! Na doktorze Strange'u, który się teraz zarąbiaście świeci, nie wiem dlaczego, nie zauważyłem tego wcześniej. Otwieranie zabaweczek w ramach świąt. Ja Wam dziękuję za uwagę, życzę Wam wesołego okresu świątecznego. Właściwie w chwili obecnej powinno być po świętach przed Nowym Rokiem, jakoś tak, jeśli nic nie pokręciłem. Tak czy siak, ho ho ho. Dziękuję za uwagę, hej! Ha! Wróciliśmy i teraz... Nie wiem co ja zrobiłem. Chyba nacisnę. Wow, śnieg leży! Ale czadersko to wygląda. A i wszyscy chodzą z tym małym tym, tak? Zjedźmy Black Cat i zobaczmy, gdzież tu. Plus jeden. Part invitation received. A może być part invitation, why not? Mam dobry nastrój, świąteczny. Możemy zobaczyć, z czym to się je. Tam jest coś zielone. Aha, nie, to jest. Tam jest coś zielonego, to jest ktoś z mojego party. Świetnie to wygląda pod śniegiem. O. I tam się zespawniła ekipa, złapmy tylko dropy. Złapmy dropy i ta pani leci do domu. A my rzucamy się na... to jest... Jestem? Tak, Crossbones. Crossbones, który zaraz pójdzie do domu. Na razie nie widzę żadnych eventowych ten. Pomijając, że na pewno dropią eventowe tam choineczki i cała reszta. Nie widzę buffów takich, wiecie, jak to często robią tu w eventach. Czy ja właśnie wydropię coś fajnego? Nie wiem skąd, nie wiem jak. A, moja ta Klia pewnie coś dobiła. O, jest! Jest! I o tych buffach mówiłem. I co dają te buffy? Zaraz się dowiemy. Przystojenie miasta jest piękne. Zawsze to wiemy w grach. Co 19 minut. You've gained a spirit of winter buff. Get 5 stack of this buff to get special winter loot explosion. Aha, czyli jeżeli zbierę 5 śnieżynek takich bossów i dojdę do 5 poziomu tym sposobem, to wtedy ten mój boss wybuchnie dropem. Bardzo fajnym świątecznym dropem zapewne. Czemu muszę... Aha, dobra. Używałem kwerty zamiast raz, dwa, trzy, cztery, pięć do wykrywania tych... Do ataków, tworzenia ataków, tworzenia ataków. Więc powiem Wam, że ta lokacja mi się mega podoba.